Powikłania po COVID-zie. Jakie są ich przyczyny i jak z nimi walczyć? COVID to temat, który znowu zaczyna nas bardzo interesować. W momencie nagrywania tego filmu mamy rozpędzoną już czwartą falę. Pewnie zanim ten film będzie opublikowany, to już tych zakażeń będzie bardzo dużo. No i bardzo dużo osób zarówno na konsultacjach, jak i na Instagramie pisze do mnie z problemem właśnie związanym z powikłaniami, z COVID-em, ewentualnie z samym przechodzeniem COVID-a, ale dzisiaj skupimy się na powikłaniach. W bardzo ciekawym badaniu, które umieszczę poniżej, przebadano właśnie, jakie są przyczyny i objawy właśnie takiego przewlekłego, powiedzmy, COVID-a, czy właśnie związanych tych powikłań związanych z COVID-em. I tutaj oczywiście standardowo wiadomo, że przyczyną taką na podstawie komórkowym jest lekki stan zapalny, który można zmierzyć na przykład badaniem CRP i OB. I to praktycznie we wszystkich problemach ze zmęczeniem, z gorszym samopoczuciem, ale także zaburzeniach hormonalnych czy innych z pracą mózgu, stany zapalne będą przyczyną. Więc to jest coś, co na pewno warto zaadresować. I wykazano też w tym badaniu, że najczęściej po właśnie przechorowaniu COVID-a takim powikłaniem są podwyższone neutrofile w morfologii, co można oczywiście sobie przebadać, ale wykazano też, że mężczyźni częściej przechodzą ostre właśnie zachorowanie na COVID-a, a kobiety bardziej przewlekłe, częściej mają właśnie powikłania związane z COVID-em. Tych powikłań oczywiście jest dużo, bo bardzo często występuje mgła umysłowa, zmęczenie, brain fog, ogólnie problemy z koncentracją, z poziomem energii, bardzo dużo snu, sen kiepskiej jakości, bardzo często też bezsenność, tak? Problemy tego typu, ale też problemy z płucami, z oddychaniem, z wydolnością, problemy oczywiście z węchem, ewentualnie nawet ze słuchem się zdarzają, ze smakiem, więc tych powikłań jest dosyć sporo i z takimi też się często w praktyce spotykam. I jak z takimi rzeczami sobie można radzić? Oczywiście, jeżeli ktoś ma poważne problemy, nie może oddychać, czy nie ma tego węchu przez dłuższy czas, to warto oczywiście się wybrać do specjalisty, do laryngologa, czy innego lekarza, wykonać dodatkowe badania, takie jak może spirometria, czy rentgen płuc, czy badania właśnie konkretnie uszu, nosa, tak, czy tam coś tutaj się nie dzieje. Ale jeżeli chodzi o takie objawy, no związane z kiepskim samopoczuciem, z kiepskim poziomem energii, tutaj jest na pewno wiele rzeczy, o które możemy zadbać i na pewno podstawą przy powrocie do zdrowia po COVID-zie jest biohacking, czyli po prostu zdrowy styl życia, czyli wysypianie się na pewno i dbanie o jakość snu. Tutaj o tym mówię bardzo dużo w swoich, no wszystkich materiałach. Jeżeli jesteś też zainteresowany, jak ten sen poprawić, to po zapisie na newsletter dostaniesz 10 wskazówek, jak ten sen poprawić. Jeżeli oczywiście to nie działa, jeżeli nie możemy spać, jeżeli metody, które stosujemy, czy pomarańczowe okulary, czy ewentualnie melatonina, czy inne rzeczy nie pomagają, to być może no tutaj trzeba znowu poszukać jakiejś tej przyczyny głębiej, ewentualnie jakieś inne suplementy, inne leki, ewentualnie spróbować skonsultować się z lekarzem, ale sen będzie podstawą, żeby ten sen był dobrej jakości, żeby się wysypiać. Aktywność fizyczna jest naprawdę kluczowa, to u mnie też zmieniło naprawdę bardzo wiele, gdzie zacząłem dużo więcej, bo wiadomo, był COVID, kwarantanna i tak dalej, różne rzeczy, zamknięte siłownie, więc ruchu bardzo mało, potem zacząłem tego ruchu wprowadzać bardzo dużo i mózg zdecydowanie lepiej potem pracuje, więc aktywność fizyczna, zarówno NEA, czyli kroki, jak i treningi jakiekolwiek, jakie lubimy, regularne ich wykonywanie, zdecydowanie medytacja, czy głębokie oddychanie, czy inne metody takie no, skupienia się na umyśle, wyciszenia bardzo, bardzo będą przydatne. I oczywiście inne, czy to będzie morsowanie, czy sauna, czy inne takie po prostu aspekty związane ze zdrowym stylem życia, tak samo jak zdrowe odżywianie. Ale oprócz tego możemy na pewno zadbać o stany zapalne, czyli no, omega-3 to jest podstawa, którą polecam praktycznie suplementować każdemu. W przypadku COVID-a tego omega-3 możemy suplementować w większych dawkach. Kurkumina na pewno może być przydatna. Diosmina często w powikłaniach covidowych jak najbardziej. Witamina D3 w większych dawkach jak najbardziej też się na pewno sprawdzi. Z takich rzeczy długotrwałych wspomagających pracę mózgu na pewno bakopa monieri, gotukola, żeby dbać o te zdrowie mózgu i funkcjonowanie mózgu, to na pewno się sprawdzi. Jeżeli pijemy kawę, to do kawy L-teanina może bardzo dobrze się sprawdzić, ale także alfa-GPC czy Lion's Mane to są rzeczy, które mogą bardzo bezpiecznie i skutecznie poprawić pracę mózgu z takiej, powiedzmy, suplementacji, o którą tutaj możemy zadbać. No i jeszcze jakie badania można zrobić w przypadku COVID-a? Tutaj to już mówiłem o morfologii na pewno. Jeżeli mamy powikłania po-COVID-owe, warto było sobie przebadać hormony u mężczyzn, testosteron, u kobiet zobaczyć, jak ten cykl miesięczny wygląda. Dodatkowo, jeżeli chodzi o takie badania, które często są zaburzone po COVID-zie, to jest na przykład podniesiony fibrinogen, co też może mieć dosyć spore swoje konsekwencje, więc fibrinogen po przechorowaniu COVID-a zdecydowanie na pewno warto przebadać. Stany zapalne, tak jak mówiłem, OB, CRP, ale lipidogram też jest badaniem, które na pewno dosyć często wychodzi. No i to są takie podstawowe rzeczy, które mogę powiedzieć pod względem powikłań związanych z COVID-em, z tymi objawami właśnie szczególnie neurologicznymi, z kiepskim
z kiepską pracą umysłu, zmęczeniem i tak dalej. Jeżeli ten temat Cię interesuje, to zapraszam też do mojego kursu na temat biohackingu i poprawy pracy mózgu. Tam te wszystkie podstawy są bardzo szeroko omówione wraz ze stylem życia, z suplementacją. Zapraszam Cię też na newsletter, o którym mówiłem, który jest darmowy, gdzie wysyłam właśnie też porady związane z biohackingiem, a po zapisie otrzymasz 10 wskazówek na temat poprawy snu i widzimy się jak zwykle za tydzień w niedzielę.